Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo omówię problem braku widzenia obuocznego, czyli stereoskopowego i związanej z tym możliwości utraty świeżo zrobionego prawa jazdy na autobus, czyli prawka kategorii D. Często taka sytuacja występuje, kiedy zostaliśmy już tak przez lekarza dopuszczeni z jakąś wadą wzroku. No, nasz wzrok czasami się z wiekiem może pogorszyć. No, trudno też nie przyznać, że zdarzają się czasem sytuacje, że w ogóle nie powinniśmy być dopuszczeni już przez tego pierwszego lekarza. Zapytanie internauty. Witam, chciałbym u Pana zasięgnąć pilnej porady, ponieważ chcą mi cofnąć prawo jazdy kategorii D oraz właśnie co zrobioną kwalifikację wstępną. A mianowicie, kategorię B mam od 1995 roku i w tym roku zrobiłem kategorię D na autobusy i zaraz po tym kwalifikacje zawodowe. Teraz dostałem możliwość pracy w MPK w moim mieście i tam, gdzie mnie skierowali na badania, psychotesty zostały uznane. Nadmienię, że badania na tak zwanych patyczkach przechodzą bez większych problemów. Wcześniej, w 2009, robiłem też uprawnienia na taksi i wtedy również wszystko było ok. Tylko w obu przypadkach mam od okulistów, że powinienem prowadzić w okularach. Teraz z tego badania do MPK pani doktor okulistka dopatrzyła się, że mam jednak problemy z tym widzeniem stereoskopowym. Dała mi konsultację do innego okulisty. No i proszę o pilną poradę. Czy przystąpić do tego badania konsultacyjnego i co dalej, jak no niestety to badanie wyjdzie negatywne. Także no, problemy internauta ma spore. Zainwestował w kurs. Zainwestował w kwalifikację wstępną, tutaj szuka niby pracy, niby już tą pracę ma, niby kwalifikację ma, a z widzeniem stereoskopowym jest kiepsko. Także odpowiadając na to pytanie, sytuacja jest naprawdę trudna, bo jeżeli ten brak widzenia obuocznego zostanie potwierdzony przez drugiego okulistę, to raczej zostanie tutaj ta osoba wysłana na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a z doświadczenia wiem, że często kończy się to utratą prawa jazdy zawodowego. Można się odwoływać, natomiast z reguły odwołania do kolejnej instancji, powiedzmy jaką tutaj jest Instytut Medycyny Pracy, niewiele wnoszą poza przebadaniem się, potwierdzeniem diagnozy i utratą jakichś tam pieniążków, które trzeba zapłacić za kolejne badanie. Aby być na 100% pewnym, co nas czeka, udałbym się mimo wszystko, ale już prywatnie, wcześniej nieco, na niezależną konsultację okulistyczną i w sumie od jej wyniku zależnił swoje postępowanie. No, sprawa jest prosta, jak to widzenie obuoczne mamy zachowane, po prostu wtedy idziemy na tą konsultację i jest duża szansa, że przejdziemy. Natomiast co dalej robić, no jak nie mamy tego widzenia obuocznego? No, co wtedy dalej z tego wyjdzie? No naprawdę nie jest mi łatwo w chwili obecnej powiedzieć. No, należy sobie zdawać sprawę tutaj z bardzo dużej odpowiedzialności, jaką jest praca kierowcy w transporcie drogowym, w takim transporcie zbiorowym. No, trzeba też mieć świadomość tego, że z wiekiem raczej niczyj, znaczy mój wzrok się nie polepsza, czyli wzrok internauty też się raczej z wiekiem nie polepsza. Także na tym kończę. Możesz tutaj skomentować pod spodem to wideo. Być może miałeś podobny przypadek, nie tylko na autobus, ale i na ciężarówkę. Natomiast jeżeli Cię interesują podobne tematy, oczywiście zapraszam Cię tutaj do mojego bloga badania-lekarskie-kierowców.pl. Natomiast tak ku przestrodze wszystkim, przykład ten wyraźnie wskazuje na potrzebę bardzo rzetelnego podejścia do kandydatów na kierowców zawodowych. No, i to zarówno dotyczy lekarza, jak i nas samych, aby nie forsować, nie zmuszać lekarza do podjęcia decyzji, kiedy nasz wzrok jest na granicy, prawda? Czyli to rzetelne podejście do kandydatów na kierowców pozwoli nam nie stracić później pieniędzy na kursy prawa jazdy, na kursy szkolenia zawodowego, no i oszczędzić sobie sporo stresu w przyszłości. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.